Dajcie, drogie strzelce, na czytaniu zimowym, które będzie opowiadało o tym, co może się wydarzyć Wam w życiu uczuciowym, co będzie się działo w materii i też jakie przemiany przejdziecie, takie duchowe, które oczywiście zawsze są przyczyną do tych zmian na zewnątrz, bo cokolwiek zmieniamy w sobie. To od razu daje to konkretny efekt yy, na zewnątrz. Coś przychodzi do nas, na co stajemy się otwarci. I to jest takie przełożenie bezpośrednie, które mam nadzieję będziecie zauważać. Zwłaszcza, że tutaj yy, spośród moich kart wyszła niezwykła, yy, taka bardzo dynamiczna, wybuchowa energia takiego wulkanu, który który wybucha i ujawnia coś, wylewa się coś ze środka, bo czegoś było już za dużo, coś się przepełniło i teraz ten wybuch uwidacznia to właśnie co było w środku, co było tak skrywane, przechowywane, nie wiem, chowane, ukrywane przed sobą być może, bo to jest taki wybuch z wewnątrz was. Ja czuję, że to jest taka wielka siła, która spowoduje, sprowokuje Was do dużych zmian. To jest taka moc też szczerości, która, moc prawdy, która się ujawni, która się Wam pokaże. Być może, że ten wybuch będzie sprowokowany czymś z zewnątrz, jakimś wydarzeniem zewnętrznym. A być może to będzie coś, co się już tak przepełni i dopełni w Was i będzie pokazaniem takiej prawdy i szczerości komuś, kto jest przy Was, komuś bliskiemu. Być może to, ta prawda i szczerość ujawniona coś zmieni w Waszym życiu tym uczuciowym. Być może właśnie też to przełoży się na budowanie, konstruowanie świata wokół Was. I jest potrzebna Wam ta zmiana, jest potrzebny ten jakiś nowy początek, pokazanie Wam też właśnie jakieś siły drzemią w Was, co tam w środku siedzi, żebyście doceniły siebie żeby ta zmiana wewnątrz was sprowokowała właśnie to, co się dzieje wokół was, żebyście zauważyły, jak warto być prawdziwym, szczerym, autentycznym. I potwierdzają tutaj to karty, które wyszły spośród kart Dreams of Gaia Tarot takich szczególnych, bo one pomimo, że są tarotowymi kartami mają trochę inne znaczenie i ja będę brała pod uwagę to znaczenie które przewidziała autorka i będę też brała pod uwagę znaczenie tych tarotowych, tradycyjnych kart i mamy tutaj też karty Christine Zimich które też no, pokazały się Wam tutaj przepięknie to są energie, które są blisko, więc chciałam powiedzieć, żebyście się nie bały czegokolwiek, co przyjdzie być może właśnie z zewnątrz w postaci jakiegoś wydarzenia, które Was zaskoczy, które sprowokuje ten wybuch wulkanu żebyście się nie bały y, tego, co będzie w Was się działo y, ujawnianie jakichś właśnie emocji trudnych, jakichś rzeczy, które macie nagromadzone albo pochowane gdzieś, bo to jest najwyższy czas, żeby to z Was wylazło żebyście mogły to y, zobaczyć w y, jakiś sposób do tego się też ustosunkować y, polubić to, co zobaczycie y, pokochać siebie takich i żebyście mogły z tym wyruszyć dalej. Bo czas jest na zmiany. I może tutaj zacznę od kart tła, które wyszły spośród tych dwóch talii. I to jest karta przeznaczenia i karta królowej dysków. I przeznaczenie tutaj ma numer 16. Wiemy, że w normalnym, zwykłym tarocie 16 to jest karta wieży, to jest właśnie karta takiej zmiany, która musi nastąpić. Jeżeli pamiętacie, to zazwyczaj jest to pokazanie w postaci jakiegoś pioruna, który rozwala wieże budowle, która jest niestabilna, zbudowana jest na niestabilnych fundamentach i musi runąć. To jest też taki bardzo symboliczny przekaz, że musi runąć stare, żeby narodziło się nowe. A tutaj ta karta w tym tarocie ma znaczenie właśnie, że odkrywacie swój cel, swoją misję, że Szukacie odpowiedzi na jakieś pytanie i odnajdujecie je w postaci właśnie jakiegoś takiego olśnienia, w postaci odszukania swojego celu i misji, w postaci takiej konkretnej odpowiedzi, która, przy, która przychodzi właśnie od wszechświata w postaci znaków, snów, w postaci takiej magicznej, w postaci właśnie tego, że otworzycie się na tą odpowiedź i odnajdziecie to swoje przeznaczenie, tą swoją ścieżkę. I druga karta to jest Królowa Dynarów. To jest bardzo kobieca energia. To jest tak zwana Mała Cesarzowa, która umie przyciągać obfitość u niej wszystko kwitnie, rozrasta się i widać na tej karcie właśnie tę obfitość w postaci warzyw, owoców pełnego ogrodu, kwitnienia i, i właśnie takiego już owocowania dojrzałego bardzo, bo to jest dojrzała energia to jest kobieta, która wie kim jest umie organizować świat wokół siebie jest też taka pełna miłości i opiekuńczości dlatego to wszystko właśnie Dzięki tej miłości kwitnie. Więc, drogie strzelce, myślę, że właśnie ukierunkowuje Was ta energia na kobiecość, na odkrycie tej właśnie wielkiej siły, jaką daje kobiecość. Jeżeli mówię tutaj do kobiet, strzelców. To, to jest dobry czas, żeby poodkrywać siebie w tych właśnie swoich zakamarkach, dojrzeć swoją siłę, dojrzeć taką naturalność, którą współdziałacie, z którą żyjecie, taki rytm przyrody, w którym odnajdujecie się właśnie jako taka kobieca energia. Jeżeli jesteście mężczyznami, to myślę, że. W tym momencie to jest dobry czas, żebyście docenili wokół siebie tę energię kobiecą. To, że wokół siebie macie taką troskliwą i piękną kobietę, która obdarza Was czymś niezwykłym. Daje Wam wsparcie, daje Wam siłę, daje Wam moc uzdrowienia też. Myślę, że właśnie mężczyźni mogą spotkać bardzo silną kobietę, lub docenią tę kobietę, którą mają wokół siebie, i zauważą potencjał, moc, którą mogą czerpać, zauważą to wsparcie. Nie wiem, to będzie niesamowita przygoda i podróż. Teraz od tego momentu taka świadoma, wespół w zespół, wzajemne wsparcie, partnerstwo, bo to będzie taki szacunek dla tej siły i kobiecości, którą macie obok. A jeżeli właśnie mówię do kobiet, to będzie zauważenie siebie, zauważenie swojej mocy, zauważenie swojej sprawczości. Może właśnie przejdę od razu do uczuć, bo tutaj ta energia znowu kobieca bardzo jest pokazana. W postaci karty wiedźmy, to jest karta szósta, i w postaci karty y, młodej kobiety, y, karty drugiej, to są arkana wielkie. I ja jej oczywiście będę wiązać y, z takim tradycyjnym tarotem, gdzie oczywiście karta szósta oznacza miłość, kochanków, y, wybór, y, partnerstwo, a karta druga to jest kapłanka. I to jest właśnie znowu nawiązanie do tej energii kobiecej, do tej prawdziwej y, kobiecości, do tej intuicyjności, do receptywności, y, do y, rozumienia świata. Y, i to właśnie z tej karcie widzimy, to jest taka kobieca moc, niezależność, wolność, to jest wiedza, taka prawiedza, która jest też w kapłance właśnie, to jest autentyczność, to jest. Taka mm, niezwykła mądrość, która płynie y, z ziemi, y, z takiego rozumienia natury. Zobaczcie, tutaj ta mądrość jest pod postacią takiego kruka. Y, też jest tutaj dużo zieleni, dużo ziemi, trawa, drzewa, y, rośliny. I jest też y, takie zagłębienie się w, w y, naturę. Y, Księżyca, bo jest noc pokazana, jest dzień pokazany, to co zawsze jest pokazane właśnie w karcie kapłanki. I tutaj, jak gdyby podbita jest ta energia piękną niewinnością takiej młodej kobiety, tej karty drugiej, która jest Dziewczyną nieśmiałą, niewinną, ale jednocześnie taką doceniającą siebie, z zaufaniem idącą tą ścieżką życia przez las, doceniającą wszystko, co się spotyka po drodze, budującą swoje doświadczenia, dochodzącą właśnie do tej mądrości, wiedźmy, którą ta kobieta się staje. I myślę właśnie, że to jest taka kumulacja tej kobiecości, która jest w Was, która w tym momencie przez ten właśnie wybuch, być może przez bunt niedocenienia świata, niedocenienia też siebie w jakiś sposób. Wyleje się z was i zobaczycie swoją moc, i zobaczycie, ile w was jest właśnie tej mądrości, tej kobiecości, tego piękna, takiej seksualności też, bo to też jest kobiecość. I to wyzwolenie to będzie uzdrowienie to będzie y, takie uleczenie siebie. A co za tym idzie też? uleczenie Waszych relacji, Waszych związków ze światem. Myślę, że jeśli chodzi o relacje takie bardzo osobiste, takie miłosne, to macie szansę zauważając siebie zbudować takie prężne relacje, pełne właśnie szacunku do siebie, do partnera, pełne yy, takiej wyrozumiałości dla tego, co macie w sobie, tego pozytywnego i tego niepozytywnego, no bo wszystko jest w świecie dualne, jest właśnie pod postacią yy, tego, co jasne i tego, co ciemne, to, co widzimy właśnie w tej karcie tej kapłanki, wiedźmy która jest właśnie na tej karcie pokazana jako ta ciemna, jako ta czarna, jako ta wiedząca. I w drugiej karcie ta niewinność pokazana pod postacią tej młodej dziewczyny, która jest pełna takiego blasku słońca, właśnie tej nieśmiałości i to jest ta magia, że będziecie umiały właśnie dostrzec w sobie tą dualność, tą piękność, że jednocześnie jesteście tak niewinne, tak czyste, a jednocześnie tak mądre i doświadczone. I zresztą świadomość swojej własnej kobiecości, jej siłę y, da Wam możliwość zobaczenia siebie w innym układzie, y, w Waszych partnerstwach, w Waszych relacjach, we wszelkich relacjach, bo poczujecie swoją siłę przez to, że zaczniecie zdawać sobie z tego sprawę, y, kim jesteście, jak bardzo jesteście autentyczni. I tutaj pokazuje się to w tej przemianie, która w was następuje w tej przemianie duchowej. Bo tutaj macie kartę właśnie pięciu mieczy, pięć piór, powietrza w tej talii kart Dreams of Gaia Tarot przepięknie pokazane jako zdejmowanie z siebie jakiejś maski, odkrywanie siebie na nowo, wychodzenie z takiej skorupy, którą nakładaliście na siebie, nakładałyście, drogie strzelce. Poprzez różne doświadczenia. Zazwyczaj takie trudne doświadczenia budują mury pomiędzy nami a światem, bo każda krytyka, która przychodzi z zewnątrz, izoluje nas od świata. Postaramy się w jakiś sposób dopasować do tego, co myślą inni, i wtedy gubimy siebie. I teraz jest czas właśnie, żeby oczyścić to wszystko, żeby te mury zburzyć, bo one wcale nas nie chronią już, to zauważamy przed. przed tym co jest złego w świecie, bo też widzimy, że to wszystko jest potrzebne, to co nas spotyka, że to wszystko buduje nam jakieś doświadczenia, ale przez to, że my odgradzamy się od świata tymi murami, odgradzamy się również nie tylko przed tymi złymi tak zwanymi doświadczeniami, ale też izolujemy się przed słońcem, które mogłoby do nas dotrzeć, a a nie może przez te mury, bo my tymi murami y, tak bardzo intensywnie się... Y, Przesłoniliśmy i w zasadzie już sami nie wiemy, gdzie my jesteśmy, gdzie zaczyna się ta opinia innych, co jest nasze, co nie należy do nas i teraz właśnie jest taki czas, ten zimowy, takiego oczyszczania się, zorientowania się w tym wszystkim, odkrywania autentyczności, takiego mm, momentu indywiduacji. Ponownego odkrywania siebie, swoich wartości, tego, co jest dla nas ważne. Nie tego co myślą inni. Właśnie wychodzimy z takich schematów społecznych, tego co właśnie inni nam narzucili, bo zaczynamy w tym odkrywać jak to bardzo do nas nie pasuje. Zaczynamy myśleć po swojemu, zaczynamy odkrywać jakie ważne to jest dla nas, że to co myślimy jest konstrukcją taką najważniejszą. To jest ogromna zmiana, która zachodzi w nas. Zaczynamy dostrzegać siebie, y zaczynamy emanować y na zewnątrz taką swoją energią, y zaczynamy szanować siebie. I tu jest pokazane to w formie koła fortuny, tej właśnie wielkiej, duchowej przemiany, bo koło fortuny oznacza zmianę. W tym układzie pomiędzy tymi kartami, które tutaj są, pomiędzy właśnie tym takim pokazaniem autentyczności a kartą siłę, to jest taka. Cudowna przemiana, która właśnie nam pokazuje, jak jesteśmy pełni mocy. Niech zobaczcie na to zestawienie wielkich arkan, to koło fortuny i siła to jest właśnie ta zmiana, którą przeżyjecie, którą zobaczycie w sobie. I ta zmiana od razu przełoży się też na taką zmianę na zewnątrz. Zauważycie, że każdy krok w kierunku takiej autentyczności, niezależności, buduje w Was tą siłę, buduje w Was tą wiedzę o sobie, że jesteście osobami niezłomnymi, że żadne krzywe spojrzenie z zewnątrz nie jest w stanie Was skruszyć, złamać, że Wasza opinia o sobie jest. Ważniejsza niż czyjaś z zewnątrz, bo nikt z zewnątrz nie wie, co wy macie w środku, przez co przechodzicie, jakie pokonujecie trudy i przeszkody, jak się staracie. A cała ta y, duchowa zmiana. Ma przełożenie też e, konkretne w materii, to znaczy w konstruowaniu przez Was e, świata, nowej rzeczywistości. I tutaj pokazują się karty materialne i bardzo są piękne, bo to są cztery e, denary. E, to jest dziesięć denarów i to jest e, paść kielichów. To są e, energie mówiące razem o. Takiej stabilizacji, o ugruntowaniu w czymś, o budowaniu czegoś konkretnego i takim otwarciu na świat, otwarciu na przepływ, bo może właśnie zacznę tutaj od. Energii pazia kielichów, która jest taką bardzo młodą energią, taką otwartą na wszystko, co przypływa ze świata, bo właśnie przez to, że zaczynacie być takie doceniające siebie, drogie strzelce, że zauważacie w sobie tyle mocy, tyle dobrych i pozytywnych rzeczy, które macie, akceptujecie też wszystkie te takie trudniejsze, to zaczynacie rozumieć świat i jest, zaczynacie być też otwarte na to, co przypływa do Was ze świata. I jest właśnie taki ruch energii. Zaczynacie otwierać ramiona do życia, do, do tego, co właśnie przychodzi. Nawet jeżeli przychodzi coś, co w pierwszej chwili wygląda na trudne, bo właśnie jest jakimś takim wybuchem czegoś, być może kogoś, kto jest obok was, ktoś też może ujawnić coś, co jest takie prawdziwe i autentyczne w nim. I wy teraz przez to, że same jesteście już takie bardziej nastawione na, na to, co w was, bardziej rozumiecie. Siebie, jesteście też w stanie zrozumieć tego kogoś obok, jesteście bardziej otwarte. I to mm, pozwoli Wam w taki stabilny sposób też budować y, to, co w Was i to, co wokół Was. Być może właśnie y, stabilizujecie y, w formie konkretnej tą materię, czyli y, w Waszej pracy jesteście skupione bardziej na czymś na jakimś konkretnym celu. Yy, I tutaj jest taka niezłomność pokazana w karcie czterech denarów. Yy, tu jest w tej karcie takie duże zaangażowanie postęp, budowanie jakiejś struktury, wytyczenie jakiegoś kierunku i taki powolny postęp, krok po kroku, bo wy już wiecie w jakim kierunku macie iść, no bo jest tutaj właśnie w tej karcie tła wyznaczenie celu, misji, bo jak gdyby odkrywacie odpowiedzi na niektóre pytania, odkrywacie siebie i co za tym idzie, odkrywacie i rozumiecie to, co się dzieje wokół Was. I dochodzicie do momentu, w którym, yy, widząc cel, budujecie coś bardzo stabilnie. I to jest karta 10 dysków, oznaczająca taką obfitość, bogactwo. Wszelkiego rodzaju, oczywiście, w życiu każdego z Was będzie to coś innego, bo każdy z Was yy, ma jakąś inną misję, inny cel, co innego materializuje, jakieś inne marzenia. I myślę, że no w tym ogólnym czytaniu nie jestem w stanie tak bardzo precyzyjnie to określić, ale wy pewno to rozumiecie i czujecie i bierzcie z tego czytania oczywiście to, co jest dla Was. Bo tylko w takich indywidualnych czytaniach, które oczywiście bardzo chętnie dla Was zrobię, jak napiszecie do mnie na mojego maila, to ja odpowiem tak bardzo osobiście na te Wasze problemy i zapytania, ale teraz w tym ogólnym czytaniu, to po prostu intuicyjnie to, co czujecie w tym momencie, jak ja mówię do Was. O danej sytuacji, o jakimś tam takim czymś, co jest być może nie, nieuchwytne, jeszcze, ale to, co buduje się w waszej wyobraźni, to, co podpowiada wam wasze serce, to jest właśnie być może to, ten przekaz dla was, coś, co poruszy was od środka, to jest właśnie. To słowo być może i weźcie to pod uwagę. Czytajcie te karty, jak patrzycie na nie, też yy, przez pryzmat swojej intuicji, swoich odczuć. Yy, I tutaj yy, właśnie ta karta dziesięciu dysków to jest spełnienie czegoś yy, konkretnego, bo dyski to jest konkret. Yy, tu jest akurat w tej karcie połączenie, takie rodzinne, mężczyzny i kobiety, którzy opierają ręce o konia, czyli też jakiś konkret, coś, co mają wspólnie, coś, co budują razem, idą jakąś wspólną ścieżką. Więc być może właśnie w Waszych relacjach poprzez to, że docenicie siebie, że zauważycie siebie. Lub zauważycie tą osobę drugą obok was jako cenną, wartościową, zaczniecie to szanować, to będziecie mogły w taki bardzo partnerski sposób budować stabilnie waszą relację. To jest właśnie wejście w jakiś taki układ, który jest docelowy, więc wielu z Was może właśnie materializować jakąś konkretną relację wejść na wyższy poziom tej relacji. To jest też również taki y, y, materializowanie jakiegoś celu, marzenia. Y, być może właśnie w waszych y, pracach y, będziecie y, stabilnie y, coś namacalnie y, projektować, budować. I y, y, będzie to też y, coś docelowego coś w czym będziecie już długo trwać i to będzie wam przynosiło zysk. Yy, więc jeżeli macie yy, przez tą swoją otwartość teraz yy, okazję wyłapać coś y, intuicyjnie właśnie, bo tutaj ta intuicja też y, pamiętacie przez tą kobiecą energię tutaj, która się tak bardzo mocno zaznaczyła, jest Waszą siłą, więc zaufajcie sobie i otwórzcie się na to, co przypływa, że wszystko, co przypływa nawet pod postacią jakiejś gwałtownej energii, w rezultacie coś y, prowokuje, mm, coś unaocznia, y, coś Wam pokazuje, Coś zmienia po to, żebyście weszły na tą drogę, którą macie wejść, na drogę przeznaczenia, na drogę do Waszego celu. Bo spójrzmy jeszcze raz może na takie zestawienie tej karty spośród moich, tego wybuchu i karty tego koła fortuny, tej zmiany. Niewątpliwie będzie właśnie tak dynamicznie coś się zadzieje, co sprowokuje. być może już coś się zadziało, ale jeszcze nie umiecie docenić wartości tego wydarzenia ale to, co wybuchło uzdrowi całą sytuację czy w waszych relacjach jest coś takiego nabrzmiałego być może ukrywanie czegoś za maską że nic się nie dzieje, że wszystko jest ok, a tutaj to buzuje Was od środka i to właśnie jak wybuchnie, nawet pod postacią jakiejś konfrontacji, to nie jest koniec świata, to właśnie jest jakiś początek czegoś nowego. Ujawnienie, prawda, pokazanie, to jest, to jest taka ulga, że wreszcie możecie być autentyczne, że wreszcie nic nie musicie ściemniać, ukrywać, chować, że możecie być sobą. Bo znów przyjrzyjmy się dwóm kartom, tym pięciu mieczom, które jest właśnie zdejmowaniem maski i tej karty siły, która dzięki temu, że Tą maskę zdejmiecie, że pokażecie siebie takimi autentycznymi światu, swoim partnerom, swoim bliskim. Być może wypowiecie jakąś prawdę w swoim środowisku pracy. To zbudujecie siebie tak na nowo, takich właśnie silnych. Poczujecie tą swoją moc. I ktoś od razu z zewnątrz zauważy w Was tą energię, ten potencjał. I dzięki temu będziecie właśnie tacy ustabilizowani, bo zobaczycie, że tacy prawdziwi, wy, yy, tacy właśnie możecie spełniać. Yy, to, czego pragniecie, że możecie dążyć do jakiegoś konkretnego celu, który jest waszym celem. Nie spełniacie pragnień innych, tylko własne, bo to jest najprawdziwsze, to jest najbardziej cenne, że będziecie z sobą, że będziecie zauważać siebie, że będziecie siebie kochać po prostu, że będziecie otwarte na siebie, a w ten sposób. Będziecie bardziej rozumiały to, co się dzieje wokół Was, innych ludzi. Będziecie ich też bardziej szanować. Im bardziej będziecie doceniać i szanować siebie, tym bardziej będziecie umiały doceniać i szanować świat wokół siebie, swoich bliskich, swoich partnerów, partnerki. Bo mamy tutaj tą kartę dziesięciu dysków, która jest taka bardzo istotna. To jest energia właśnie taka rodzinna, taka spełniająca, taka stabilizująca, i jednocześnie mamy tutaj kartę czterech mieczy, która jest takim zaufaniem wobec siebie, wobec życia. Bo pokazany tutaj zwojownik, który zdjął już przyłbicę hełm, bo uznał, że nie ma sensu dalej walczyć. Trzeba współdziałać z życiem, trzeba mu zaufać. I pomimo, że przeszedł trzy miecze, bo to jest bardzo trudna karta. Uznał, że teraz odpoczywa, że teraz poddaje się temu, co płynie. I może skończymy to czytanie przed piękną otwartością, którą daje energia pazia kielichów. Tej kobiety, która trzyma kielich, żeby się napełniał, jest poddana na ten przepływ, yy, ona czuje to flow, poddaje się temu strumieniowi życia, bo ufa, że to, co przypłynie do niej, będzie dobre dla niej. Więc, kochane strzelce, prognozując i tak podsumowując w ogóle całość. Czeka Was dosyć taki dynamiczny czas, w którym będzie się działo, będą się pokazywały Wasze bunty, będą wychodzić na Was różne emocje. Być może prowokowany przez los, jakimiś wydarzeniami wokół Was, ale to wszystko uwierzcie, będzie dla Was dobre, w konsekwencji sprowokuje zmianę w Was, która otworzy te różne szufladki, te czeluście Wasze i wypłyną te różne przechowywane trudne emocje, trudne rzeczy. I uzdrowią Was i y, ustabilizują Wasze życie emocjonalne w Waszych y, relacjach. Y, ustabilizują Was też na drodze takiej materialnej, y, pomogą Wam budować stabilnie materię. Będziecie czuć się bezpiecznie. To poczucie bezpieczeństwa y, i siły bardzo tutaj w tym czytaniu się pokazuje. Y, odkryjecie swoją moc. I może popatrzcie jeszcze na koniec na kartę siłę, która właśnie jest taką e, kartą mocy, e, mocy takiej, e, którą macie w sobie, którą trzeba odkryć, którą trzeba zauważyć, bo ta wasza siła od wewnątrz buduje wasze życie na zewnątrz. Więc te wszystkie silne, potężne energie tych wielkich arkan. Pokazują, że warto zagłębić się w sobie, zobaczyć w sobie, ile macie potencjałów, ile macie talentów, ile macie siłę przebicia, żeby właśnie tą swoją autentyczność zamanifestować, pokazać światu siebie takich prawdziwych, siebie ze swoimi marzeniami, ze swoimi dążeniami, bo to jest właśnie. Cel, waszej misji, waszych dusz, bycie autentycznymi, bycie prawdziwymi, realizowaniem siebie. Więc, kochane strzelce, życzę Wam takich pięknych odkryć. Życzę Wam samych dobrych wydarzeń, które was uaktywnią do tego, żeby uwierzyć w siebie.